To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni, granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Pomagamy mamusi! Chodźcie! Śpiewanie piosenek. Tatuś poprosił nas, żebyśmy wysłali mu dzisiaj trochę ulotek. Dziękuję. Do ludzi, którzy mogliby chcieć korzystać z usług pomocnych kierowców. Musimy zdążyć na czas wrzucić je do skrzynki. Dobrze wam idzie to pakowanie kopert. To prawda. Ja wkładam ulotkę do koperty i podaję ją Tymkowi. A ja ją zaklejam i przyklejam znaczek. Uwielbiam takie prace dla taty. Skończone! A tatuś będzie bardzo zadowolony, jeśli uda nam się je dzisiaj wysłać. Tak, na będzie. Jak my zabierzemy całą tę pocztę do skrzynki pocztowej? Ja wiem jak! Jak? Gdzie to było? A! Naszym wózkiem! Świetny pomysł, Tymku. Dzwonek, otworzę! O, ja otworzę. No dobrze. To pan Rozner i dwoje jego przyjaciół. O, dzień dobry, Tosiu i Tymku. Dzień dobry, panie Rozner! O, dzień dobry panu. Proszę wejść. Dzień dobry panu. Proszę, proszę. Pan Rozner powiedział nam, że razem z przyjaciółmi przejeżdżali właśnie obok naszego domu jednym z busów pomocnych kierowców, gdy nagle bus się zepsuł. W ogóle nie chce ruszyć. Spójrzcie. O. Dokąd pan jechał tym busem, proszę pana? Wiecie... Pan Rozner powiedział nam, że razem z przyjaciółmi jechali dzisiaj na wycieczkę do teatru. Kiedy nagle ich bus się zepsuł zaraz przed naszym domem. Pan kierowca na pewno go szybko naprawi. Mam taką nadzieję. Proszę, proszę siadać. Rozgośćcie się państwo. O, czy dziękuję, ktoś napije się herbatki? O, tak, tak, poprosimy. Tak, tak, poproszę. O, co za dzień. O, właśnie. Pozwólcie, drodzy przyjaciele, że was sobie po kolei przedstawię. Nikolas, pani Kit... To są moi dobrzy przyjaciele, Tosia i Tymek. Tosiu i Tymku, to są moi wspaniali przyjaciele, pan Nikolas i pani Kit. Dzień dobry! Dzień dobry! O, bardzo miło was poznać. Słyszeliśmy o was dużo dobrego. Chcielibyście poznać sekret pana Nikolasa? Tak, prosimy! Bardzo dobrze umie naśladować sowy. Wow! A chcecie znać sekret mojej przyjaciółki, pani Kit? Tak, prosimy! Ona potrafi grać na ukulele. A co to jest ukulele? To jest ukulele. Wow! To właśnie jest ukulele. Wygląda jak mała gitara. Masz rację, Tymku. Pani Kit zawsze zabiera ze sobą ukulele na nasze wycieczki. Czy może pani coś dla nas zagrać? Prosimy. Tak, prosimy. Oczywiście, że mogę. Niech pomyślę. Pani Tosiu, pani Tosiu, panie Tymku,
zepsuł nam się busik, więc jesteśmy tutaj z wami dziś. Z wami dziś. To było bardzo ładne. Dziękuję, Tymku. Zapraszam do kuchni na herbatkę i ciasteczka. Hurra! Chodźmy, proszę pana. Pokaże mi pani, jak się na tym gra? Tak, pewnie. Najpierw musisz złapać tutaj, o tak. Czy ktoś słodzi? Tak, poproszę. 3 łyżeczki. Dobrze. To się rzadko zdarza. Kiedy Tymek grał na ukulele, ja słodziłam herbatkę pana Nikolasa. Piję ją z 3 łyżeczkami cukru. 1, 2... Trzy. No, dziękuję, Tosiu. Wielkie nieba, ale dużo kopert. Możemy pomóc? Tak, możemy poskładać koperty. O, cudownie. Przy muzyce Tymka. Dobry pomysł. Soczek dla ciebie. Dzięki, mamusiu. O, dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Bardzo ładnie, Tymku. Dziękuję. O, spróbuj przycisnąć tutaj, paluszkiem drugiej ręki. I teraz znowu zagraj. To brzmi jeszcze lepiej. Tak, to dlatego, że teraz grasz akord. Akord? Co to jest akord? Tak to nazywają muzycy, kiedy naciskasz tutaj, żeby zagrać ładne dźwięki. Mamusiu, Tosiu, gram akord! O, brawo, synku! A, jest piosenka, którą możemy na tym akordzie zaśpiewać. Przygotujcie się do śpiewania tam w kuchni. Dobrze! Dobrze. 10 w łóżku było ich, wnet powiedział jeden z nich. Przesuńcie się, przesuńcie się. 4 w łóżku było ich i powiedział jeden z nich. Przesuńcie się, przesuńcie się. Kiedy przesunęli się, jeden z nich z łóżka spadł. 3 w łóżku było ich, wnet powiedział jeden z nich. Przesuńcie się, przesuńcie się. Kiedy przesunęli się, jeden z nich z łóżka spadł. 2 w łóżku było ich. O, przepraszam panią, chyba zepsułem pani ukulele. Nie, Tymku, wcale go nie zepsułeś. Muszę tylko zrobić to. Patrz. Pani Kit nastroiła ukulele, żeby znowu ładnie brzmiało. Proszę bardzo. Teraz znowu możesz dla nas zagrać. Dobrze. Przygotujcie się do śpiewania. Dobrze. Dobra. Gotowi. Gotowy? 2 w łóżku było i wnet powiedział jeden z nich. Przesuńcie się, przesuńcie się. Kiedy przesunęli się, jeden z nich z łóżka spadł. To ostatnia koperta! Jeden w łóżku został z nich i powiedział wtedy im. Hurra! Brawo, Tymek! Dobra robota! To było cudowne. Dziękuję. Dziękuję pani, że pokazała mi pani, jak grać na ukulele. O, to czysta przyjemność, Tymku. O, dzień dobry. Dzień dobry. Proszę państwa, bus już naprawiony. O, ura! Zobaczcie, jakie mam brudne ręce. O, może je pan umyć tam w kuchni. Dobrze, dziękuję. Prosto, proszę. Jedziemy do teatru. Ura! Ura! Tip top, zmykam, hop. Co pani powiedziała? O, pani Kit zawsze mówi tip top, zmykam, hop. Kiedy gdzieś wychodzi. Proszę, czy może to pani powtórzyć? Tip top, zmykam, hop. O, a może tip top, bliźniaki, hop. Albo tip top, na pocztę, hop. Pamiętajcie, że musicie wysłać te wszystkie koperty. Pójdę po wózek. Nagle pan Rozner powiedział: w busie jest wystarczająco dużo miejsca dla was i na wasz wózek. W busie jest wystarczająco dużo miejsca dla was i na wasz wózek. Możemy was podrzucić do skrzynki pocztowej. Hurra! Tak, dziękujemy! No dalej, kochani, co mówimy? Tip top, zmykamy hop! I to no. Powiedzieli wszyscy, byłoby na tyle. Ostrożnie.
macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj śpiewaliśmy piosenki. Pamiętacie, na jakim instrumencie uczył się grać Tymek? Czy to było ukulele? Czy może flet prosty? Odpowiedź kryje się za tymi chmurkami. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to ukulele. Świetna gra! Było fantastycznie! Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.